I tutaj Ziobro ma w tym sensie rację, że przyłapał Kaczyńskiego, Morawieckiego na kłamstwie. I dzisiaj powoli rząd PiSu zaczyna słuchać Tuska. Trochę późno, bo ten rok zmarnowaliśmy. Jak słyszę ministra Czarnka, to myślę, że albo rżnie głupa, albo jest idiotą. Do komentarza został wywołany rzecznik Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Rzecznik Müller nie widzi najmniejszych problemów w sposobie funkcjonowania, także jeżeli chodzi o system legislacyjny. Wniosek posłów, a właściwie projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zmiany składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego, jak rozumiem, został złożony. Miała się nim zająć Komisja Sprawiedliwości, no ale ups, nie udało się, ponieważ nie udało się także zmienić składu osobowego. PiS chciał odwołać swoich koalicjantów Suwerennej Polski ze składu tej komisji i powołać swoich ludzi, już wyłącznie z Prawa i Sprawiedliwości. Państwo jako ugrupowania opozycyjne zagłosowali przeciw zmianie tego składu. Dlaczego? Bo pan Michał Wójcik już sugeruje, że po prostu uważają panowie i panie z opozycji, że to są po prostu świetni posłowie, którzy wypełniają świetnie swoje obowiązki. Jaka była prawdziwa przyczyna tego, że nie zgodziliście się na zmianę składu osobowego tej komisji? No, kwestia reguł parlamentarnych. Widzimy tutaj, że jak PiS-owi jest wygodnie, to zmienia właściwie co posiedzenie skład różnych komisji. Brakuje im większości w wielu komisjach, między innymi w mojej komisji przegrali Lex Pilot, dlatego że nie było tam posłów PiSu. A tutaj widzimy wojnę wewnątrz właściwie klubu PiSu, bo tak naprawdę jedni członkowie klubu PiSu chcą odwołać innych członków klubu PiSu, dlatego że mają inne zdanie, jeśli chodzi o kombinowanie przy Trybunale Konstytucyjnym. I to, co dzieje się między PiS-em a Suwerenną Polską, pana zdaniem, to już jest jawna wojna? To jest wojna. To jest, kiedyś się mówiło, sowietolodzy mówili o walce buldogów pod dywanem. To już nie jest pod dywanem, to już bardziej, dawno i nieprawda. To jest bardziej walka jamników pod dywanem. Czasem te ogony tam wystają, czy pyski. Ale tak naprawdę w tym wszystkim zaciera się to, o co chodzi, bo ten bałagan, który wytworzył PiS wokół, przecież chodzi o fundusze unijne na końcu, to zapętlenie takie, że przyjęli ustawę, która trochę oszukuje Unię Europejską, trochę oszukuje Polaków, ale może być uznana za kompromisową, którą prezydent właściwie odesłał do Trybunału, jakby wetując, bo nie pozwolił na jej wejście w życie, gdzie z kolei Ziobro to blokuje. No to wygląda takie, na taki kompletny bajzel, w którym nikt się już nie może połapać. I brną w ten chaos, ten bałagan, zamiast rozstrzygnąć sprawę bardzo prosto. Jeśli nie chcą naszych ustaw, które od 2 lat czekają w Sejmie, dotyczące wyprostowania sprawy z Sądem Najwyższym, to niech sami złożą prostą ustawę, która zostanie przy naszych głosach oparta i zostanie przyjęta, dotycząca przywrócenia praworządności w Sądzie Najwyższym. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. No panie pośle, ale doskonale pan wie, że Zjednoczona Prawica tego projektu nie poprze, bo po pierwsze się z nim nie zgadza, a po drugie musieliby się przyznać do popełnionych przez 8 lat błędów w wymiarze sprawiedliwości. Więc to są marzenia ściętej głowy. Znaczy ta ich ustawa, co prawda, to jest takim puszczeniem oka do Komisji Europejskiej, ta, którą oni przyjęli, która jest teraz w Trybunale. Zresztą komisja trochę się daje nabierać na tego typu ruchy. Bo ona jest przyznaniem się do błędu, bo ona jest wycofaniem się z fundamentalnych reguł, zasad tej pisowskiej reformy tak naprawdę. Można powiedzieć, że oni stoją kompletnie w rozkroku. I tutaj Ziobro ma w tym sensie rację, że przyłapał Kaczyńskiego, Morawieckiego na kłamstwie. To znaczy? Którzy mówią, że są twardzi wobec Brukseli, a tak naprawdę kompletnie skapitulowali, jeśli chodzi o jeden z ważnych filarów tej ich pseudoreformy, jeśli chodzi o status sędziów, wycofali się bardzo mocno. Więc Ziobro mówi tak, no mówicie Polakom co innego, a robicie co innego i stąd to takie zapętlenie, w jakim jest dzisiaj PiS, a te regulaminowe przepychanki, no oczywiście opozycja musi to wykorzystać. Znaczy, jeśli mamy szansę utrącić manipulowanie przy składzie Trybunału Konstytucyjnego, to oczywiście to zrobimy, bez względu na to, kto no dobrze, po stronie PiSu na tym zyska czy straci. Efekt, panie pośle, jest taki, że Trybunał Konstytucyjny od dłuższego czasu nie działa. Wczorajsza rozprawa, która nawet nie stała się rozprawą, tylko jakieś oświadczenie pani Przyłębskiej, trwało 37 sekund. Nie było odpowiedniej większości, odpowiedniego składu osobowego sędziowskiego, bo w Trybunale trwa bunt części sędziów. No ale pani Przyłębska i pozostali sędziowie biorą pieniądze nasze, które my płacimy jako obywatele i to nie małe pieniądze. Ja już wspomniałam dzisiaj w programie, 34 000 złotych pani Przyłębska zainkasowała za 37-sekundowe posiedzenie, bo to jest jedyne, które się odbyło w tym miesiącu. Znaczy to jest jakaś paranoja i teraz pytanie, co można z tym zrobić w obecnej, panie pośle, sytuacji? W obecnej sytuacji nic normalnego nie można zrobić. No właśnie, czyli musimy się pogodzić, tak? Ja wcale nie boleję nad tym, że pani Przyłębska kłóci się z panem Muszyńskim, bo ten Trybunał jest wybrany w sposób niekonstytucyjny. Mówimy o sędziach dublerach, ich następcach. bo Przyłębska została nielegalnie wybrana na pierwszą kadencję, nie było przecież w tej sprawie uchwały zgromadzenia sędziów. Te wszystkie argumenty były podnoszone. My się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że jak została nazwa, to jest Trybunał Konstytucyjny. To nie jest Trybunał Konstytucyjny. I guzik mnie obchodzi, czy ludzie Ziobry, czy ludzie Kaczyńskiego w tym Trybunale zyskują chwilową przewagę, bo nie powinno być tak po prostu, że partyjni nominaci, ludzie, których rzeczywiście są zdalnie sterowani z Nowogrodzkiej czy z Ministerstwa Sprawiedliwości, decydują o sprawach konstytucyjnych. Oni mają oceniać, być sędziami nad władzą, pokazuje właśnie, a nie podlegać władzy. To nie są partyjni nominaci, bo gdyby byli, to by współdziałali, a teraz się buntują, więc widać, że to nie są polityczne nominacje. To są nominaci różnych partii wewnętrznych i frakcji. No przecież gdyby ci sędziowie byli niezależni, to oni by od lat kwestionowali to, co robiła Przyłębska. A dzisiaj, kiedy to jest wygodne dla Ziobry, stoją w poprzek pomysłom Kaczyńskiego. Czyli nie mamy trybunału po prostu. My nie mamy trybunału w Polsce. Nie mamy niezależnego organu, który rozstrzyga kwestie praw obywatelskich w sporze z rządem, czy kwestie sporów kompetencyjnych między instytucjami. To jest taki zbiór zdalnie sterowanych przycisków, kierowanych przez poszczególne partie. No, nigdzie na świecie Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Konstytucyjny nie funkcjonuje w ten sposób, że partyjki w partii rządzącej spierają się na forum. Panie pośle, wczoraj miało chodzić o też bardzo ważną sprawę, czyli spór kompetencyjny między prezydentem a Sądem Najwyższym w kontekście pamiętnego ułaskawienia Mariusza Kamińskiego jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku. Zostawmy. Natomiast mamy jeszcze sprawę skierowaną przez prezydenta, czyli ustawę o zmianach w Sądzie Najwyższym, która to ustawa miała dać nam szansę na odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, czyli tak naprawdę konsekwencje braku normalnego działania Trybunału są dla nas wszystkich niezwykle dotkliwe. Tak, to, że PiS reformował, wszyscy w Polsce wiedzą, że PiS zajmował się Trybunałem Konstytucyjnym. To przecież listopad, grudzień 2015 roku to pierwsza reforma, którą podjęli. I to jest, mają w tym składzie Trybunału wszystkich, których chcieli tam powołać sami. Swoich kolegów z ław partyjnych. I ta sytuacja, w której Trybunał nie działa kompletnie w kluczowych dla Polski sprawach, pokazuje, na czym polegają te pisowskie reformy. Znaczy jest dużo farmazonów, opowieści o tym, że wszystko ma lepiej działać, ma służyć społeczeństwu, ma służyć państwu, a później się okazuje, że to kompletnie nie działa. Teraz krótko. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że w październiku Platforma Obywatelska wygrywa wybory. Jak i w jakim tempie załatwiacie sytuację w Trybunale Konstytucyjnym? No, trzeba to zrobić jak najszybciej. Znaczy, ten organ musi zacząć działać. No to, nie może tam być sędziów dublerów ich pochodnych, nie może być sędziów, których statut jest... No, za pomocą jakich narzędzi? Wystarczy respektować wyroki sądów, które zapadły w tej sprawie i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy? No, znamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Są decyzje w tej sprawie innych sądów, również Sądu Najwyższego. Jeśli Sąd Najwyższy będzie funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować ten organ, to wyczyścimy sprawę Trybunału Konstytucyjnego do zera. Bo ta sytuacja pokazuje, że państwo nie może funkcjonować wtedy, kiedy jest, organy państwa są domeną bijatyk polityków różnych partyjek i partii. No dobrze, a na razie sytuacja jest taka, że mamy Izbę Karną, tak? Bo już mylą się te nazwy, w Sądzie Najwyższym. No i prezesem tejże Izby Karnej ma zostać neosędzia powoływany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Właśnie na to stanowisko prezydent także go wyznaczy. No i co? No, status neosędziów jest określony również przez wyroki, również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wystarczy wprowadzić w życie te wyroki. Wystarczy zweryfikować, które powołania gwarantują niezawisłość, a które nie. I będziemy mieli sprawę wyczyszczoną. KRS jest oczywiście Krajowa Rada Sądownictwa upolityczniona, upartyjniona tym zatrutym źródłem, które sprawia, że mamy kompletny chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości. Są na to pomysły, są środowiska prawnicze, które nad tym pracują od lat. Nie będziemy mówić o szczegółach, bo za chwilę pojawi się 10 ustaw, które miałyby utrudnić dokonania tej zmiany, ale to trzeba zrobić w pierwszych miesiącach, jak mówił Donald Tusk w studniach, zamknąć tę sprawę, bo inaczej żaden rząd w przyszłości, dopóki będzie taki bałagan, bajzel w organach władzy, nie będzie w stanie rozwiązywać problemów Polaków, bo nie da się rządzić, nie da się rozwiązywać problemów rolnictwa, funduszy unijnych, jeśli cały czas trwa permanentna wojna na górze. No dobrze, to teraz o ministrze rolnictwa, który zarzuca państwu kłamstwo. Nie kłamcie, nie straszcie ludzi robakami. Jak to jedna pani poseł mówiła, że Polacy może jedzą chleb z mąki z robakami. To jest kłamstwo, to jest straszenie Polaków. Tak wczoraj grzmiał w Sejmie minister Robert Telus, który także między słowami zarzuca to, że wkładacie jako opozycja kij w szprychy Ministerstwu Rolnictwa i próbujecie zrobić wszystko, żeby uniemożliwić zażegnanie kryzysu zbożowego. Wina Tuska, w cudzysłowie. No to jest po prostu dramat. Jeśli cokolwiek da się zrobić z tym kryzysem zbiorowym. Zbożowym? Zbożowym, tak. Chociaż zbiorowym poniekąd także. No tak, bo on sięga daleko poza rolnictwo, chociażby jeśli chodzi o jakość właśnie produktów żywnościowych, no to trzeba przede wszystkim posłuchać Tuska, że się tak wyrażę. Tusk mówił w czerwcu zeszłego roku, że trzeba kontrolować przepływ zboża, trzeba zadbać o to, żeby ono było eksportowane, nie zostawało w Polsce. I dzisiaj powoli rząd PiS-u zaczyna słuchać Tuska. Trochę późno, bo ten rok zmarnowaliśmy i te miliony ton zboża, o których minister Telus stwierdzi, że da się je szybko wywieźć, szybko to można je spalić. I ja przypuszczam, że rząd PiS-u po cichu wywozi to zboże i gdzieś tam w jakiś... Pójdzie z dymem. I to może nie jest najgorsze. Znaczy najgorsze jest to, że rolnicy ciągle są oszukiwani. Na przykład te dopłaty, które wprowadzono. Jak ktoś ma do 300 hektarów pole, to dostanie dopłaty. Jak ma więcej, to nie dostanie. Co to jest za reguła? To co, mamy w Polsce utrącić gospodarstwa, które produkują zboże na masową skalę, które sprawiały, że byliśmy eksporterami zboża? Mamy to wszystko zaorać? Zniszczyć to rolnictwo profesjonalne, które rosło przez ostatnie 30 lat? Znaczy ta polityka rządu jest niebywale chaotyczna i tak naprawdę polega na gaszeniu pożarów, PR-owym gaszeniu pożarów. Tym się zajmuje dzisiaj minister Telus, a nie rozwiązaniem tego problemu u źródła. Pytania wczoraj przepadały dotyczące Agroportu. Dlaczego przez ten rok utrącano wszystkie inicjatywy, które dotyczyły tego, żeby zwiększyć możliwości eksportowe, przeładunkowe, jeśli chodzi o zboże? Polskie zboże, bo ono też musi być eksportowane. My w Polsce produkujemy nadwyżkę zboża. 35 milionów ton za 2,5 miesiąca pojawi się w Polsce. Je też trzeba będzie wyeksportować, bo jego jest więcej niż potrzebują Polacy. Nie mówiąc o tym, że wciąż zalega jeszcze zboże i polskie z zeszłego roku, i ukraińskie z zeszłego roku. A to, że oni nie upilnowali tego zboża ukraińskiego, że było zboże z robakami, o tym mówią sami przedstawiciele branży spożywczej. Mówią o tych 600 wagonach, które stały na granicy kilka tygodni, że to zboże prawie samo przeszło granicę. Ono wjechało do Polski, zostało rozwiezione, nie wiadomo gdzie. Minister do dziś albo nie wie, albo nie chce powiedzieć, że to zboże trafiło. No przecież z tego oni powinni być rozliczeni. Ja już nie mówię o sytuacji z wieprzowiną, no bo to kłócimy się o tego schabowego. Ale to jest naprawdę dramat. To nie tylko dotyczy tego, że ileś tysięcy miejsc pracy na wsi zostało zlikwidowanych i jakaś część... PiS zaorał wieś, to jest to hasło, z którym państwo teraz swoją medialną prowadzą. To, że pada ta produkcja wieprzowiny, nie tylko polega na tym, że jacyś ludzie, nie wiem, stracili źródło utrzymania, ale przecież całe tereny wiejskie, które żyją wokół tych przedsiębiorstw rolnych tak naprawdę, jaka tam jest perspektywa pracy dla młodych ludzi? Oni zostaną na wsi, jak nie mają perspektywy pracy? Za 3000, za 4000 złotych? Przecież nie zostaną, wyjadą stamtąd. Znaczy ten kryzys w polskim rolnictwie wywołany przez nieudolność rządu uruchamia całą lawinę pogorszenia warunków życia na wsi. Ale nie uważa pan, panie pośle, że w tej sprawie powinna bardziej się zaangażować Komisja Europejska? Jakoś pomóc nam jako państwu, które jest państwem i tranzytowym, i hubem w kontekście wojny w Ukrainie. No, nasza sytuacja także jest trudna, prawda? Więc na razie mamy 60 milionów euro pomocy bezpośredniej przeznaczonej przez Unię Europejską. Byłoby tego znacznie więcej, gdyby ktoś się o to starał. No przecież oni cały czas udowadniali przez ten rok, że nie potrzebują Unii Europejskiej do niczego. Co robił komisarz Wojciechowski? Przecież kolega z partii... Komisarz Wojciechowski jest bardzo z siebie zadowolony. No słyszał pan ostatnio jego... Tak, jest bardzo zadowolony i jemu kryzys polskiego rolnictwa nie przeszkadza, bo on zarabia w euro i to dziesiątki tysięcy euro. No ale przecież wysłali go koledzy z PiS-u po to, żeby coś załatwił dla polskich rolników, czy tylko pieniądze dla siebie. No to znaczy ta sytuacja pokazuje, tak jak w soczewce, jak działa ten cały system. Oni są sprytni, jeśli chodzi o załatwienie pieniędzy dla siebie, dla swoich rodzin, pociotków, firm powiązanych ze szwagrem czy wujem, a jeśli chodzi o załatwienie spraw dotyczących tych systemowych, sytuacji polskiego rolnictwa, ochrony rynku, czy każdej innej dziedziny sądownictwa, to jest to samo. Tam wszędzie pojawia się kryzys Polska w ruinie. To hasło wyborcze PiS-u rzeczywiście działa w praktyce. Oni się urządzili, oni się wyżywią, a Polacy funkcjonują w systemie kompletnego bałaganu i niewydolności państwa. Panie pośle, co się dzieje z sondażami Koalicji Obywatelskiej i dlaczego pana zdaniem, czy macie jakieś analizy, badania w tej sprawie, nie jesteście w stanie przebić tego tak zwanego szklanego sufitu? To poparcie cały czas jest 26, 27, 28, w bardzo nielicznych więcej. Prawo i Sprawiedliwość, mimo tych wszystkich problemów, o których rozmawiamy, jest w dalszym ciągu liderem sondaży. Zostawmy media rządowe, jeśli mogę, bo to rozumiem, że ma ogromny wpływ, ale jednak nie jest jedyną przyczyną. Jaki wy macie plan na to, żeby ten szklany sufit przebić? Czy w ogóle da się to zrobić? Po pierwsze trzeba szanować te kilka milionów, 6 milionów wyborców, którzy chcą głosować na Platformę Obywatelską, na Koalicję Obywatelską, bo to jest ogromny kapitał. Znaczy tym się różnimy od Węgier, że jest Platforma Obywatelska, jest duża partia opozycyjna, która sprawia, że władza boi się tego, że utraci władzę, czego na Węgrzech nie ma. Gdzie były małe partie 10-12 punktowe, które nawet jak się zjednoczyły, zostały zmiecione przez Orbana. Taki przytyczek do Polski 2050 i PSL-u. Nie, tylko jakby musimy rozumieć mechanizmy polityki, nie ulegać własnym opowieściom, mitologiom i narracjom politycznym, tylko wiedzieć, jak się rzeczy mają. W wielu państwach europejskich te 30% wystarczyłoby, żeby wygrać wybory. W Polsce to nie wystarcza, dlatego zamierzamy jednoczyć wokół siebie różne środowiska polityczne. Skoro nie ma jednej listy, właściwie dzisiaj wyborcy opozycji... Ale kogo jeszcze wokół siebie chcecie jednoczyć? Chociażby samorządowców, chociażby ludzi, którzy nie angażowali się do tej pory w polityce, a mają swój autorytet, chcą albo wesprzeć kampanię wyborczą, albo wystartować w tej kampanii. Ale ten sojusz z samorządowcami to cały czas jest opowieść przyszłości? Czy to już się dzieje? Czy wy już rozmawiacie z nimi na przykład, jeżeli chodzi o listy? No bo... Cały czas rozmawiamy bardzo konkretnie. Jacek Karnowski wczoraj wezwał z prezydentem Trzaskowskim do udziału w marszu 4 czerwca. Wszystkich zapraszam serdecznie. Jacek Karnowski znajdzie się na waszych listach? Jest świetnym samorządowcem, jeśli będzie chciał. Oczywiście, że tak. Jest jednym z takich legendarnych postaci polskiego samorządu, którzy tworzyli ten samorząd od 1989 roku, tak. kiedy on się rozpoczął. Mam nadzieję, że dziesiątki samorządowców znajdą się na naszych listach, zwłaszcza wójtowie, burmistrzowie, którzy rzeczywiście w swoich lokalnych społecznościach są w stanie wytworzyć tę wartość dodaną. Słyszał pan ostatnio krytykę z ust Władysława Frasyniuka, który powiedział, że jedynym liderem, w którym widzi energię i chęć działania, jest Donald Tusk, ale Donald Tusk nie ma drużyny. Że on, Władysław Frasyniuk, nie widzi wokół Tuska ludzi, którzy byliby równie zdeterminowani, silni i chętni do tego, żeby tak zwaną krew w piach podczas tej kampanii wrzucać. Mnie bardzo cieszą słowa Władysława Frasyniuka. To, że zadeklarował, że chce wesprzeć marsz 4 czerwca, no jedna z legendarnych postaci Solidarności. No tak, tylko ja pytam o otoczenie Tuska. Natomiast jeśli chodzi o otoczenie, no ja nie chcę opowiadać o szczegółach jakby tego, co się dzieje za kulisami polityki, ale naprawdę duża grupa ludzi pracuje na wynik całej opozycji, na wynik Koalicji Obywatelskiej. Powstał sztab złożony z kilkunastu młodych posłów, którzy bardzo ciężko całymi dniami i weekendami pracują nad tym, żeby kampania zaczęła się co do intensywności już teraz. Znaczy my nie możemy czekać na wrzesień, musimy robić wszystko teraz. I to, że 4 dni w tygodniu Donald Tusk jest w terenie poza Warszawą, no, świadczy o tym, że naprawdę poważnie to traktujemy. A to, że Donald Tusk wyrasta ponad całą polską politykę, że nie ma polityka w Polsce. Znaczenie Jarosława Kaczyńskiego dramatycznie spadło przecież w ostatnich latach, ponieważ on odkleił się od polityki, nie jest na bieżąco z polską polityką. Kiedyś można było powiedzieć, że jest dwóch potężnych polityków, biały i czarny, Tusk i Kaczyński. Dzisiaj właściwie tylko Tusk jest politykiem klasy światowej, który jest w stanie wyprowadzić Polskę z tej zapaści. I oczywiście no nie mamy 10 polityków rangi Tuska, ale mamy drużynę, dziesiątki osób świetnie przygotowanych do naprawy Polski. Do tego przebicia szklanego sufitu. Jaki jest plan? Plan jest prosty, krok po kroku. Tu nie ma cudownego obstryknięcia, że z dnia na dzień nagle dostaniemy 35-40. Właściwie mówią, że notowania są niższe niż jak Schetyna oddawał partię. No nie, nawet może nie złośliwi, tylko ci, którzy pamiętają konkretne badania. Ja pamiętam ten moment, nie chcę mówić o tamtym okresie. Z różnych powodów. Natomiast notowania na poziomie 30 punktów, które wkrótce zobaczymy, są dobrym punktem startu do tego. Jest pan pewny, że do tej 30 dojdziecie w najbliższym czasie, tak? Tak, jak się policzy bez niecytowanych te badania, które są z tymi wiarygodnych ośrodków, które są certyfikowane, to jesteśmy w pobliżu tych 29-30 punktów, ale to oczywiście nie wystarczy. Natomiast to jest te 30%, 31% będzie dobrym punktem startu do tego, żeby już w ostrej kampanii wyborczej we wrześniu i w październiku pokonać PiS. Taki jest plan. Straszny bałagan zrobił się wokół tak zwanej komisji weryfikacyjnej, sposobu jej powołania, terminów, głosowań. Na czym państwo stoją w tej chwili, jeżeli chodzi o komisję weryfikacyjną? Ona powstanie pana zdaniem? Nie powstanie, bo tam były przekładane, odwoływane? Nie wiem, to jest element tego chaosu ustrojowego, który wprowadza PiS. Ta komisja jest komisją dopaść Tuska. Ona jest sprzeczna z zasadami konstytucji. Próbuje pozbawić praw obywatelskich ludzi na podstawie decyzji administracyjnej, coś, co nie mieści się w głowie prawnikom. I oczywiście nawet jeśli ta komisja powstanie, jej uchwały, decyzje nie będą miały żadnego znaczenia prawnego. Tusk ostatnio powiedział, mnie to nie powstrzyma, ja się nie mam zamiaru kompletnie tym przejmować. Tylko to, że cała energia PiS-u skoncentrowana jest na tym, żeby dopaść Tuska, pokazuje, jak oni bardzo boją się tego, że przegrają te wybory i wiedzą, z kim przegrają te wybory. Na chwilkę musimy zmienić temat na bardzo trudny i bardzo delikatny, ale trudno przejść obojętnie obok tego, co się wydarzyło. Mam na myśli śmierć 8-letniego chłopczyka z Częstochowy. Minister edukacji, pan Przemysław Czarnek, pytany o wady systemu, o to, co zawiodło, odpowiedział wprost, zawiedli samorządowcy, zawiódł pan prezydent Częstochowy. Nie ma refleksji, mam wrażenie, w ministrze Czarnku w tej sprawie. I prawda jest taka, panie pośle, i chyba pan się ze mną zgodzi, że ten system zawodzi nie tylko za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tylko znacznie, znacznie dłużej. Coś z nim jest nie tak. I teraz pytam pana, czy... Ja wiem, że to może zabrzmieć jako chęć działania reakcyjnego, ale jednak jest ono konieczne. Jaki państwo mają pomysł na naprawę tegoż systemu właśnie i na ochronę dzieci przed dorosłymi po prostu? Bo wiemy, że ten chłopiec uciekał z domu, że był do niego odwożony, że nie reagowała policja, nie reagowała pomoc społeczna, nie reagowała szkoła. Znaczy dziecko w tym momencie czuje się pozostawione same sobie. Co z tym zrobić? Znaczy sytuacja jest dramatyczna. Mam wrażenie, że wszyscy w Polsce od kilkudziesięciu godzin jesteśmy w takiej mgle poczucia bezsilności. I winy trochę. I poczucia winy tego, że do tego doszło. Jest niestety coraz powszechniejsza. Jak słyszę ministra Czarnka, to myślę, że albo rżnie głupa, albo jest idiotą. Przepraszam za ostre słowa, ale jeśli po 8 latach władzy opowiada się, że to jacyś samorządowcy, jakaś opozycja, ktoś inny jest winny, to po prostu ręce opadają. W szkole polskiej jest dramat. Znaczy to, że lawinowo rośnie liczba dzieciaków, które potrzebują pomocy psychologicznej i psychiatrycznej niestety, jest efektem tego, że szkoła jest miejscem opresji, szkoła nie jest miejscem, gdzie dzieciaki dostają pomoc. I ja nie wiem, na kogo on chce rzucić odpowiedzialność, ale no, jak minister edukacji mówi, że nie ma wpływu na szkołę, to po prostu brzmi to dramatycznie. Tylko, że samorząd ma pod sobą opiekę i tam tych wszystkich... Konkretnie, może co do faktów. Znaczy, jak państwo powinno działać w takich sytuacjach, żeby do takich dramatów nie dochodziło? Znaczy, my nie musimy odkrywać Ameryki. Normalne państwa panu ministrowi, że to policja odwoziła tego chłopca do domu. Państwa europejskie sobie z tym radzą. Na czym polega dramat? Dramat polega na tym, że kiedy pojawia się jakikolwiek sygnał o tym, że dziecko jest zagrożone, jego bezpieczeństwo, życie, zdrowie, czy pojawia się molestowanie seksualne, to pomoc społeczna, pracownicy socjalni powinni natychmiast zabierać takie dziecko z rodziny do wyjaśnienia sytuacji przez sąd, prokuraturę i policję. Co więcej, w Polsce nawet są takie przepisy, tylko prawie nikt z nich nie korzysta. Dlaczego? Bo odgórnie z Ministerstwa Sprawiedliwości mamy do czynienia, media są pełne takich historii, w których, nie wiem, ojczym, który po śmierci matki był partnerem jej przez rok, chce przejąć opiekę nad 3 dziewczynek, pojawia się wątek molestowania seksualnego i co się dzieje? I po interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie prokuratora stwierdza, że to, że ten wbrew woli sądu ten ojciec zatrzymał te dziewczynki, mimo interwencji policji zatrzymał je w domu, oznacza, znaczy nie będzie dla niego sankcji, bo to jest znikoma szkodliwość społeczna czynu. To jest orzeczenie prokuratury, to wszystko jest w dokumentach. Znaczy ta władza ma ideologiczne założenie, że źle czy dobrze, ale dziecko ma być w rodzinie, bo rodzina jest najważniejsza. Chociażby bili, chociażby tłukli, dziecko ma być w rodzinie. Przecież słyszeliśmy dziesiątki takich wystąpień polityków PiS-u. Co więcej, Konfederacja Sławomir-Mencen chciał ustawowego wprowadzenia, zresztą PiS też przygotował taką ustawę, że lekkie bicie nie stanowi problemu. I jeśli dzisiaj pracownicy socjalni, przecież tam było 7 wniosków do sądu rodzinnego i sami sędziowie piszą, że interwencje z Ministerstwa Sprawiedliwości są takie, żeby w takich sprawach nie odbierać dzieciom, nie odbierać rodzinom dziecka. Kto kocha, cały system jest od góry zepsuty. Kto kocha naprawdę, ten karci surowo. To są słowa Przemysława Czarnka. No dokładnie tak, przecież oni to wszystko pochwalają. Oni uważają, że dziecko jest własnością rodziców. Takie ideologiczne założenie, chore założenie panuje w ich głowie. Platforma pochyli się nad tą kwestią. Nie, no także jeszcze dzisiaj będzie konferencja prasowa naszych ekspertów z tej dziedziny, którzy pokażą konstytucję dla dziecka, tak naprawdę zespół przepisów prawa, które trzeba uszczegółowić i poprawić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Ale jeśli władza będzie mówiła, że bicie jest usprawiedliwione, to ciągle niestety dzieci będą ginęły i będą molestowane wśród swoich rodziców biologicznych czy przysposobionych i te dramaty będą trwały. Wspomniał pan też o o gigantycznym problemie polskich dzieci i polskiej młodzieży w kontekście braku dostępu i pomocy i psychologów, i psychiatrów. Jacek Sasin zapowiada kampanię przeciwko przemocy. Spółki Skarbu Państwa mają wesprzeć instytucje zajmujące się pomocą psychologiczną i psychiatryczną dla ofiar przemocy. Tak zapowiedział pan Sasin i do tego zapowiedział również dużą kampanię społeczną i dodał, że nie ma zgody na krzywdę dzieci i takie tragedie jak śmierć 8-letniego Kamilka. To szkoda, że ci sami politycy zlikwidowali niebieską linię, jeśli chodzi o zgłaszanie przypadków przemocy, że zlikwidowali telefon zaufania dla dzieci, które prowadziła organizacja pozarządowa i kilkanaście miesięcy próbowali zbudować zespół telefon zaufania państwowy, który do tej pory nie działa sprawnie. Znaczy oni zrobili wszystko, żeby pozbawić pomocy słabszych, prześladowanych. No przecież, co by tu dużo mówić, są regiony, te zarządzane przez PiS, gdzie nie podjęto żadnych uchwał dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Znaczy, przecież zwalczanie konwencji antyprzemocowej. No przecież to jest systematyczna polityka od 8 lat. I teraz mówienie, że no tutaj spółki Skarbu Państwa, to mi przypomina te inicjatywy, jak Orlen miał produkować płyn do dezynfekcji rąk, a później się okazało, że setki milionów idą na respiratory, które nie działają. To a propos pieniędzy. Ktoś się na tym obłowi, natomiast że będzie z tego jakiś efekt konkretny dotyczący pomocy dzieciom, obawiam się, że nie będzie, bo to w szkołach powinni być psychologowie, to na psychiatrę powinny być przeznaczone środki, a ja mam informację, że szpitali z tego tygodnia, że ograniczono dostęp dzieci do psychiatrów w szpitalach, że zredukowano liczbę punktów, dzięki którym dzieci mogą się zgłaszać w ramach NFZ-u do leczenia szpitalnego. To jest efekt ostatniej reformy PiS-u. Rodzice dzieci zaszokowanych tym, że są wyrzucani z tych list, nie będzie kolejnych wizyt, bo to jest efekt reformy przyjętej przez rząd PiS-u. Czyli to jest takie pudrowanie rzeczywistości, ta inicjatywa pana Sasina. To jest działanie PR-owskie. Trzeba się wziąć do roboty, panie ministrze. Trzeba się wziąć do roboty w Ministerstwie Zdrowia, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przestać opowiadać farmazony o jakichś ideologiach, tylko zająć się pomaganiem ludziom. Po to wam płacimy, po to zostaliście wybrani. I dzisiaj widać, no, po prostu, co się z tym wszystkim dzieje. No, to wszystko gnije. Oni nie są w stanie poza PR-em zadbać o sytuację Polaków, o pieniądzach pan zwłaszcza tych najsłabszych. Wspomniał, panie pośle, jeszcze. Fakt donosi, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wydano ponad 27,5 miliona nagrody. Wiemy też, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych u wspomnianego Jacka Sasina, który no, trzęsie państwowymi spółkami, jakby nie było, na nagrody i premie przeznaczono tylko 25 000 złotych. Niemniej chyba największy znak zapytania budzi to, co dzieje się w Ministerstwie Zdrowia, ponieważ tam wypłacono podwładnym ponad 5 600 000 złotych, ale ze środków ministerialnych wydano 2 200 000, a kolejne 2 300 000 ze środków europejskich. 2 300 000 na nagrody ze środków europejskich. To się da wytłumaczyć? No, można przeznaczać środki europejskie na nagrody dla urzędników ministerialnych? Są tak zwane środki na pomoc techniczną, gdzie są środki dla urzędników, no tylko, że to chyba nie jest na prętnie, tak mi się wydaje. Żeby wykorzystać odpowiedzialnie fundusze unijne. Rozumiem, że z tych środków pewnie zabrano te pieniądze, ale ja powiem kontrowersyjnie jak na przedstawiciela opozycji. Ja bym nawet nie miał pretensji o te nagrody, gdyby to przynosiło efekt. Znaczy, gdyby te ministerstwa działały. Gdyby w Polsce funkcjonowały fundusze unijne, te 700 miliardów było wpompowane w polską gospodarkę. Gdyby spółki przynosiły zysk i nie robiły tego, zwłaszcza te monopolistyczne, kosztem wszystkich klientów, jak robi to Orlen, zawyżając marże. Gdyby w Ministerstwie Zdrowia kolejki do lekarzy się skracały, a nie wydłużały, to pal licho te miliony. Ludzie byliby z tego zadowoleni. A dzisiaj nie mamy ani efektów pracy rządu, ani żadnego zrozumienia dla sytuacji, w której żyją Polacy, którzy realnie tracą z miesiąca na miesiąc. Inflacja sprawia, że zarabiamy coraz mniej, mimo że tych cyferek na koncie mamy więcej, ale siła nabywcza tych pieniędzy jest coraz mniejsze. Słyszał pan o tym, że jest ten remont ośrodka rządowego w Łańsku, że tam pisuary na podczerwień, że prysznic rozkoszy, czy jakoś tak to się tam nazywało, znaczy te pieniądze, a wrażeń, prysznic wrażeń. Do tego dochodzi jeszcze kwestia związana z jakimś tam spa i innymi sprawami. 11 milionów z naszych podatków ma to wszystko kosztować, a w tym czasie instytucje unijne, OLAF na przykład, sprawdza ewentualne defraudacje pieniędzy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Znaczy, na czystą logikę, jeżeli mamy właściwie już kampanię w pełni, no ona jeszcze nie została ogłoszona, ale to wszystko już trwa i wychodzą takie kwiatki, że ludzie słyszą, że na prysznic wrażeń, między innymi, władza wydaje sobie 11 milionów złotych z naszych podatków, no to czego to jest pana zdaniem dowód? Niebywałej arogancji. Znaczy oni tak przyrośli do tych limuzyn, do tych stołków, że uważają, że są poza wszelką kontrolą, że jest TVP i w TVP dzisiaj usłyszymy, że to opozycja wydawała pieniądze na jakieś farmazony, a ta władza jest bardzo skromna, oszczędna, pracowita. Tak, to dokładnie usłyszymy dzisiaj w wiadomościach i te kilka milionów ludzi w Polsce będzie w to wierzyło. To tworzy taki złudny parasol ochronny nad PiS-em, ale ludzie o tym rozmawiają. Znaczy nawet jeśli widzą w wiadomościach to, co się dzieje, to coraz więcej wyborców PiS-u zerka na programy informacyjne innych stacji telewizyjnych. W grupie komercyjnej o ponad 40% spadło temu programowi. Sprawdza w internecie, co się dzieje i to mamy w badaniach, które obserwujemy, że nawet sympatycy PiS-u nie wierzą już w TVP i oni się na tym przejadą. Dostaną rachunek jesienią w październiku. I na koniec, panie pośle, chciałam zapytać, czy pan podniósł się po tym ciosie zadanym wczoraj przez posła Bogusława Sonika i jego decyzję o odejściu z Platformy Obywatelskiej. Poinformował o tym, no, jak rozumiem, w radiu nie przez przypadek. Pewnie to było zaplanowane. Stwierdził, że po 22 latach rozstania są trudne, ale że drogi ostatecznie się rozeszły. Kilka dni wcześniej stwierdził, że dowiedział się z wywiadu, zresztą w Ekspresie Biedrzyckiej właśnie, że nie ma dla niego miejsca na listach, to Donald Tusk został przeze mnie o to zapytany. No i jak rozumiem w efekcie on stwierdził pewnie, że no nie jest w stanie zgodzić się na liberalizację ustawy aborcyjnej i z Platformy powinien odejść. Co pan na to? Jednocześnie już puszcza oko do PSL-u, bo mówi, że bardzo chętnie... Pan poseł Sonik ma za sobą ładną kartę, jeśli chodzi o aktywność publiczną, taką, której nikt mu nie odbierze. I jeśli chodzi o czasy przed 89 rokiem i po, w ostatnim czasie izolował się, jeśli chodzi o funkcjonowanie klubu. Właściwie chodził trochę własnymi ścieżkami. Myślę, że już dawno podjął tę decyzję, że jest poza Platformą. Natomiast no, trochę mnie martwi ten spektakl, który przy tego okazji został urządzony. Dla nas nie ma przeciwników czy wrogów po stronie opozycji. Ja nie będę krytykował żadnego posła, który wybierze swoją drogę. Powiedział u mnie, przywitamy pana Sonika bardzo chętnie w PSL. No i fajnie, i fajnie. Mam nadzieję, że odnajdzie się w PSL-u, a nie w PiS-ie. To trochę pokazuje, jak politycy w Polsce często z jakich powodów znajdują się w poszczególnych ugrupowaniach. I na koniec w związku z tym, panie pośle, chciałam panu zadać pytanie dotyczące tego, czy nie powinny zmienić się przepisy, które umożliwiają posłom zmianę klubów parlamentarnych w trakcie kadencji. Czy pan uważa, że umożliwienie tego posłom, politykom jest fair w stosunku do wyborców? Bo no, tych przeskoków, tworzenia nowych klubów, klubików, kół parlamentarnych, no, mamy mnóstwo nawet w tej kadencji. Czy nie uważa pan, że to się powinno zmienić? Że jeżeli ktoś decyduje się startować z danej listy, to w danej kadencji właśnie w tym klubie pozostaje, po prostu. No to jest kwestia takiej uczciwości wobec wyborców. No właśnie, dlatego pytam, czy powinny takie przepisy wejść w życie? Dostaje się do Sejmu nie dlatego, że mają takie ogromne poparcie w terenie, ale dlatego, że zaufała im partia, że mieli rekomendacje działaczy, samorządowców z tego terenu, właśnie dlatego, że funkcjonują, nie wiem, w ramach Platformy Obywatelskiej i sami nigdy nie zdobyliby mandatu, gdyby nie wsparcie tych, którzy właśnie pod tym szyldem widzą, że tam są reprezentowane ich interesy, ale no z powodów konstytucyjnych mandat poselski jest wolny i tutaj próba takiego... Czyli co, trzeba było zmieniać konstytucję, tak żeby wprowadzić taki przepis? Tak naprawdę chyba trzeba zmienić ludzi. Znaczy to jest kwestia tego, że jeśli pewnym standardem będzie uczciwość w polityce, jeśli wyborcy będą z tego rozliczali, to takiego zjawiska nie będzie. A dopóki to jest trochę tak, że patrzymy jako społeczeństwo na tą politykę trochę bokiem, trochę plecami się do niej odwracamy, nie rozliczamy tych, których wybraliśmy, no to właściwie wszystkie tego rodzaju numery przechodzą. Ja mam nadzieję, że im bliżej będzie wyborów, tym Polacy wnikliwiej będą patrzeć na to, na kogo chcą zagłosować, na kogo mogą zagłosować i że dokonają tego wyboru bardzo świadomie, żeby wybrać ludzi, którzy gwarantują, że to, czego chcą wyborcy, będzie realizowane przez ich wybranych przez nich przedstawicieli. Jan Grabiec, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie pośle, za to spotkanie. Dobrego dnia. A teraz już zapraszam państwa na rozmowę z panem generałem Tomaszem Drewniakiem. Widzimy się za chwilę.